Szanowni Państwo, nazywam się Konrad Krzyżyk, ten znany na całą Polskę, co poszedłem. Szanowni Państwo, dowiedziałem się od mediów przekazów, radia i telewizji, że do Polski przyjechało zatrute mięso z Irlandii. Kto podpisał kontakty? Kontakty podpisał Donald Tusk. Był w Irlandii i dokonał podpisy kontakty. Mięso jest zatrute dokszynami. Truto też prezydenta Ukrainy Juszczenkę, ale nie został utruty. Więc będę domagać się będę się domagać się od samego głównego lekarza weterynarii w Warszawie, dlaczego takie mięso do Polski przyjechało, że od 80 do 200 dioksyn większa ma wartość tych zatrutych składników, dioksynów, niż powinno być w mięsie. Więc apeluję do narodu polskiego, mięsa nie spożywać, które przyjeżdża z zagranicy, z Irlandii, dlatego że tam mięso jest zatrute. Będę się domagać się i skieruję pismo do samego lekarza, nawet pójdzie pismo do prokuratury, do Warszawy Głównej, o ukaranie wszystkich wraz lekarza weterynarii Krzysztofa Jeżdżewskiego z tego powodu, że nie dopilnował wjazdu mięsa na granicy. To jest jego obowiązkiem. I jeszcze będę się domagać się od sanepidu, żeby naprawdę w Puławach dokładnie zbadali to mięso, ile ma dioksynów. Żeby mnie tu było czarno na białym, na biurku, pismo, ile dokładnie te mięso dioksynów. Czy to prawda, że jest zatrute, czy nie. To mnie musi być dokładnie wyjaśnione. Szanowni Państwo, też podejrzewam, że ja też leżałem w szpitalu na gastroenterologii, też zjadłem śledziki i byłem w szpitalu. Być może i w śledzikach może być dioksyny. Bo jeżeli mięso przyjeżdża zatrute z Irlandii, to śledzie też przyjeżdżają z innych państw, rybacy przywożą, też może być dioksyny. Teraz trzeba wszystko badać bardzo dokładnie. Dlatego będę się domagać się o dokładne skontrolowanie wszystkiego jak najprędzej, żeby mnie pismo wpłynęło na mój gabinet, czy to prawda, że mięso jest zatrute. Po drugie, apeluję do młodzieży wszystkich i do osób starszych, mięsa proszę nie spożywać i będę się domagać się od dyrektora Jarzewskiego, czy nie ma mięsa skażonego na naszym Podlasiu. Jeżeli jest mięso skażone na naszych sklepach w Podlasiu, poszło po całej Polsce to mięso, naprawdę od jego wyciągnę konsekwencje. Takie, że musi on znaleźć się w areszcie śledczym. Z tego powodu, że on pod jego podlega to, pod Krzysztofa Jeżdżewskiego i on musi dokładnie bardzo to pilnować. Te artykuły spożywcze. I on powinien badać, jest instytut, który on powinien kierować, a po pierwsze na granicy powinno być weterynaria i wszędzie ustanowię i skieruję pismo do Tuska, żeby wszędzie na granicy było weterynaria. Jak przyjeżdża mięso do nas, do Polski, z zagranicy, to taki wpuszczają bez badania. Ale ja chciałem trzymać i trzymałem trzodę chlewną i nasze rolnicy trzymają też trzodę chlewną, dużo bardzo, to nie mają gdzie sprzedać rolnicy. Dlatego, że tylko my chcemy eksportować swój towar bardzo dobry, że my mięso nie zatruwamy, tylko normalnie karmimy trzodę chlewną.